Cześć, jestem Daniel, a dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć firmę z sektora narzędzi do produkcji półprzewodników. Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie jestem doradcą inwestycyjnym oraz to nie jest porada inwestycyjna w rozumieniu ustawy oraz że to są tylko moje własne przemyślenia i moje opinie niewiążące. Sektor półprzewodników jest bardzo dużym sektorem, gdzie pierwsze cztery firmy pod względem wielkości mają kapitalizację ponad 2 bilionów dolarów. Jest to bardzo duży sektor i w zasadzie kluczowy sektor, bez którego obecna cywilizacja nie mogłaby funkcjonować. Mikroprocesory i ogólnie zaawansowana elektronika w zasadzie znajduje się wszędzie i jest to kluczowy segment gospodarki, bez którego ciężko wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie w obecnych czasach. Dzisiaj chciałbym zająć się kilkoma firmami pozwalającymi na tworzenie półprzewodników. Tworzą one narzędzia, technologie, rozwiązania związane z poszczególnymi elementami produkcji czy procesu produkcji danego produktu, półprzewodnika dokładnie. Omówię dzisiaj trzy firmy. Jest to Applied Materials, Lam Research oraz ASML. Razem są to trzy największe firmy związane z produkcją narzędzi do produkcji półprzewodników. Pierwszą z nich jest Applied Materials. Jest to firma, która ma bardzo, patrząc na wskaźniki, jest to firma mająca bardzo dobrą marżę brutto, 46%, jest to znacząco powyżej średniej, czy to dla całego S&P, czy dla półprzewodników nawet ogólnie. Dla sektora stricte produkcji produkujących narzędzia do produkcji półprzewodników nie jest to aż tak zaskakujące, natomiast bardzo dobra też nadal marża. ROE rzędu 50%, ROIC rzędu 33% jest to bardzo dobra wartość, zaskakująco wysoka. Jednocześnie cena do zysku obecnie wynosi tylko 19, a cena do zysku forward też około 19. Więc nie są to wartości jakieś bardzo wygórowane, są to w granicach rozsądku, w granicach stricte firm technologicznych to raczej nie są zaskakujące wartości, natomiast wyniki rentowności na pewno są bardzo dobre, powyżej przeciętnej. Jeśli chodzi o wzrost przychodów i zysków, firma zwiększała swój zysk netto na akcje w rzędu 29% rok do roku. Średnio, więc jest to świetny wynik, w zasadzie praktycznie nieosiągalny poza branżą półprzewodników. Jeśli usuniemy całą branżę technologii, to już w ogóle nie ma w zasadzie takich firm w ogóle. Jeśli chodzi o przychody, również bardzo ładny wzrost, wynoszący 14%. Oczywiście zysk rósł szybciej niż przychody, właśnie ze względu na budowanie wokół siebie FOS, efekt skali, podnoszenie marży rentowności. Jeśli chodzi o samą rentowność, ona również rosła na przestrzeni lat bardzo ładnie. Return on Invested Capital rósł 12% rok do roku średnio. Oczywiście jest to wartość procentowa, nie punkty procentowe. W zasadzie na przestrzeni tutaj dekady wartość ROIC się ponad podwoiła. W zasadzie wynosiła jakieś 2,5 raza. Obecnie wynosi 36%. Jest to świetna wartość, dająca bardzo duże przewagi konkurencyjne i pozwalające na dalszy rozwój. Return on equity w zasadzie też ładnie rósł. I w zasadzie dowolna metryka, którą weźmiemy sobie pod względem rentowności, która jest ulubiona dla kogo, również rosła bardzo ładnie i ta firma podwyższała swoją rentowność, co za tym idzie jakość. Jeśli chodzi o marżę brutto, ona również rosła w wartości około tam 1,5% rok do roku i na przestrzeni dekady wzrosła ze 40 do 46%. Marża operacyjna rosła w bardzo wysokim tempie, 7% rok do roku i w zasadzie również się ponad podwoiła na przestrzeni dekady. Obecnie wynosi około 30%. Jest to świetna też wartość. Jeśli chodzi o wykres Petera Lynch'a, porównującą medianę ceny do zysku do obecnej wyceny firmy, mediana ceny do zysku wynosi 18,2, obecnie cena do zysku około 19.
Natomiast należy pamiętać, że to, co wcześniej pokazałem, czyli wzrost rentowności oraz marżowości i co za tym idzie, rozwój tej firmy, czyli także takie rzeczy właśnie jak efekt skali, czy kolejne budowanie FOS, to, że ekspozycja na coraz to większe segmenty, kolejne segmenty oraz coraz większe udziały w nich, powodujące kolejne swoje przewagi konkurencyjne, pokazują to, że w zasadzie właśnie to jest odzwierciedlone w tych wskaźnikach rentownościowych i marżowych. Pokazuje to, że w zasadzie to nie jest już ta sama firma, co była dekadę temu. Natomiast te wartości, tamte wartości w ceny są nadal uwzględnione w tej medianie, tak? Bo to jest mediana na przestrzeni całej działalności firmy bodajże, czyli 10 lat, nie jestem nawet pewien. Natomiast to nie jest ta sama firma, która była 10 lat temu, czy nawet jeszcze wcześniej. Więc nic dziwnego, że ta wycena mogłaby być dużo wyższa, gdzie cena do zysku znacząco by przewyższała tą medianę i nadal byłoby to w 100% uzasadnione. Natomiast obecnie jest ona w okolicach mediany historycznej, co jest na pewno interesujące. Jeśli chodzi o właśnie cena do zysku, tak jak mówiłem, jest mniej więcej w cenach historycznych, natomiast cena do przychodów, tak, do sprzedaży, price to sales, jest już w okolicach historycznych szczytów. Tak, jedynie 5,5 było wyżej w 2021 roku, obecnie jest to 4,6, jest to znacznie więcej niż na przestrzeni lat. Natomiast należy właśnie pamiętać o tym, że marża, w szczególności marża operacyjna, znacząco wzrosła, rosła 7% rok do roku i wymnożyła się bodajże 2,5 razy prawie. Więc nic dziwnego, że cena do sprzedaży wzrosła, ponieważ firma potrzebuje mniej przychodów, żeby osiągnąć te same zyski. Więc jest to nic aż tak nadzwyczajnego. Oczywiście można na to zwracać uwagę, natomiast należy pamiętać o tym, że jednak marża, podniesienie tej marży robi swoje. Jeśli spojrzymy na inny ciekawy wskaźnik PEG, tak, Price to Earnings Growth, wynosi on 1,04, co również jest stosunkowo mało, więc tym bardziej pokazuje to, że współczynniki wycenowe, pokazujące, jak firma jest droga, nie są przesadnie wysokie, na pewno, jeśli chodzi o tą firmę. I w zasadzie na pewno nie krzyczą na czerwono. Jest to również ta firma poniżej swoich historycznych szczytów z 2021 roku, obecnie jakieś 13-14%. Więc gdy wiele firm z branży półprzewodników, tak jak Nvidia czy Broadcom, znacząco już wyskoczyły ponad swoje szczyty z 2021 roku, tak, Applied Materials no nadal jest poniżej swoich szczytów. Tak. Być może też dlatego, że ta firma nie zdobywa tak dużej popularności, właśnie dlatego, że ona nawet nie tworzy stricte półprzewodników, ale narzędzia do produkcji półprzewodników. Tak jak właśnie te wszystkie trzy firmy, o nich nie mówi się aż tak dużo, co może być również pozytywnym sygnałem do tego, że wyceny zwykle są znacznie sensowniejsze na tych firmach. Kolejną firmą, najbardziej znaną z tych trzech, które dzisiaj omówię, jest ASML. Jest to monopolista, jeśli chodzi o produkcję narzędzi do litografii. Dokładnie tam są dwa typy narzędzi: EUV oraz DUV. Są to narzędzia laserowe, pozwalające na bardzo, bardzo precyzyjne nacinanie powierzchni krzemowych i tworzenie dzięki temu rowków oraz, co za tym idzie, tranzystorów i innych konstrukcji krzemowych. Jeśli chodzi o konkurencję, ASML ma jedynie jakąś tam, i tak nie jakąś bardzo dużą, jeśli chodzi o segment DUV, czyli te mniej zaawansowane narzędzia. Jeśli chodzi o te bardzo zaawansowane, potrzebne do tych najbardziej skomplikowanych półprzewodników, procesorów, to nie ma żadnej konkurencji. Nie ma innej firmy, która dostarcza tego typu narzędzia. W zasadzie, jeśli chodzi o ich konkurencję, to żadna z tych firm w zasadzie nie próbuje nawet za bardzo doścignąć ASML. Więc jeśli nie zmieni się stricte
sam proces litografii, że będziemy osiągali to samo przy pomocy jakichś innych narzędzi niezwiązanych z skupianiem wiązki laserowej. Do tej pory ASML cały czas będzie bardzo silnym monopolistą, w zasadzie bez żadnej konkurencji, przynajmniej jeśli chodzi o stricte ten high-endowe chipy. I co za tym idzie, widzimy, że no, jest to też bycie monopolistą także wycenione przez rynek w dużej mierze, czy uwzględnione przynajmniej, tak powiedzmy, ponieważ cena do zysku jest znacznie wyższa, wynosi 39, cena do zysku forward 34. Są tu znacznie wyższe wartości niż Applied Materials. Warto też zaznaczyć, że firma, pomimo tego, że cały rynek przewiduje się, że się skurczy, o tym jeszcze powiem, w ciągu następnego roku oni uważają, że ich dochody wzrosną mimo wszystko. Co za tym idzie, widać, że jednak monopoliści są zwykle bardziej odporni też na wahania stricte samego sektora. Marża brutto jest także również wyższa trochę niż u Applied Materials, jest ogólnie też bardzo, bardzo wysoka, rzędu 50%. ROE ostatnio poskoczyło bardzo mocno, aż do 80%. Więc wskaźniki, czy to marżowości, czy rentowności, dowolny, który weźmiemy, który jest waszym ulubionym, jest nadal imponujący. I na pewno nie odstrasza w żadnym to wypadku. Jeśli chodzi o wzrosty przychodów i zysków, to jeśli przychody rosły u ASML jednak szybciej niż u Applied Materials, natomiast sam zysk netto, zysk netto na akcję, tym bardziej rósł troszkę wolniej. 25% to nadal jest bardzo dobry wynik, niesamowity wynik. W zasadzie można powiedzieć, no ale minimalnie wolniej, o czym należy pamiętać. Jeśli chodzi o wzrost, o zmianę rentowności, to w zasadzie te wszystkie wskaźniki również bardzo ładnie rosły w ostatnich latach. Return on equity obecnie wynosi około 80%, co w zasadzie widać, że okres pandemiczny ASML wykorzystało świetnie. Podnosząc swoją rentowność znacząco. W zasadzie ROIC wynosiło 19, obecnie wynosi 40 ponad. Jest to podwojenie w przeciągu 3 lat tego wskaźnika. A ROIC daje ogromne przewagi konkurencyjne, ponieważ z każdego dolara zainwestowanego wyciągamy po prostu więcej pieniędzy. Co nie trudno się domyślić, że daje nam to znaczącą przewagę. Jeśli chodzi o marżę brutto, rosła ona też ładnie, minimalnie wolniej, ale też pamiętajmy, że rosła ona z wyższego poziomu. 46% było dekadę temu, Applied Materials obecnie ma marżę 46%. Jeśli chodzi o marżę operacyjną, również rosła trochę niżej, ale znowu z wyższego poziomu, więc te wzrosty również nie mogły być procentowo aż tak wysokie, ponieważ już same te wartości były wyższe. Oczywiście są one bardzo wysokie, też jak na sam sektor. Jeśli chodzi o wykres Petera Lynch'a, to mamy medianę rzędu 30. Obecnie wycena jest, w zależności czy patrzymy na obecną, czy na forward 30, od 40 do 35, czyli minimalnie wyżej. Natomiast znowu tak warto zaznaczyć, że wskaźniki rentowności znacząco, znacząco wzrosły na przestrzeni ostatnich lat, marża również. ROE to w ogóle jakby wyskoczyło w kosmos, więc cena wyższa niż historyczna jest uzasadniona jak najbardziej, ponieważ jest to po prostu lepszy biznes, więc będzie on też również droższy. I obecnie wcale nie jest aż taki drogi, ponieważ 40 versus 30, gdzie ROE się zwielokrotniło, jest niczym aż tak odstraszający. Natomiast wiele osób może powiedzieć, że cena do wartości księgowej u ASML znacząco wzrosła, co ma oznaczać, że powinniśmy uważać na tę firmę, a być może nawet uważają, że to jest pewnego rodzaju bańka. Natomiast należy pamiętać o tym, że ROE oraz cena do wartości księgowej są bardzo silnie skorelowane, ponieważ w zasadzie da się przekształcić jedną wartość wzorem w drugą. Więc kiedy ROE wzrosło znacząco, tak z rzędu 20, 30 do 80, to nic dziwnego, że cena do wartości księgowej również wzrosła znacząco, ponieważ jedna wartość jest silnie skorelowana z drugą, jest połączona wzorem, więc należy w zasadzie patrzeć na wartość do ceny księgowej, jeżeli dalej by rosła,
a ROE by spadało, to by oznaczało, że to byłby bardzo silny sygnał, żeby uważać. Natomiast w obecnej sytuacji nie jest to, jest to raczej fałszywy straszak. Jeśli chodzi o stricte cenę względem historycznego szczytu, nadal jesteśmy około 20% poniżej, więc jest to kolejny sygnał właśnie, że można by się zainteresować tą firmą, przybliżyć sobie ją i zobaczyć, o co w niej chodzi i czy jest to może być może jakaś ciekawa inwestycja. Jeśli chodzi o Lam Research, jest to trzecia największa firma, jeśli chodzi o produkcję półprzewodników. Bardzo często właśnie tworzy oligopol, czy to z Applied Materials, czy z Tokyo Electron, którego dzisiaj niestety nie omówię. Jeśli chodzi o marżowość, również jest świetna. Jeśli chodzi o rentowności, tak samo wskaźniki są bardzo wysokie. ROIC jest najwyższe z tej całej trójki. Jeśli chodzi o cenę do zysku, to widzimy, że cena zysku forward jest znacznie wyższa, co oznacza, że jednak zyski mają spaść w ciągu najbliższego roku. Ale o tym jeszcze za chwilę. Jeśli chodzi o wzrosty przychodów i zysków, były one najwyższe, przynajmniej jeśli chodzi o zysk przypadający na akcje. Spośród całej trójki była to firma, która rozwijała się najszybciej. Jeśli chodzi o wzrosty rentowności, to również okres był bardzo dobrze wykorzystany i firma znacząco podniosła swoją rentowność oraz marżowość. Marża operacyjna rosła w 9% rok do roku, więc też genialnie podwoiła się na przestrzeni dekady. Jeśli chodzi o wykres Petera Lynch'a, to tak jak było podane, 17 z hakiem, wartość cena do zysku obecnie 18, czyli nawet troszeczkę poniżej. Natomiast znowu marża i rentowność jest wyższa niż historyczna, znacząco wyższa, więc tak samo przypadek dokładnie taki sam jak dwa wcześniejsze. I właśnie, jeśli chodzi o forecast, tak, projekcje przychodów i zysków, Lam Research spodziewa się w dwóch najbliższych latach spadku względem obecnego roku, co jest spowodowane przede wszystkim tym, że Lam Research miało bardzo dużą ekspozycję na rynek pamięci, natomiast obecnie istnieje nadpodaż na rynku pamięci, przez co też oni sami też również odczuwają to silnie. Natomiast wcale to nie musi być aż tak zła informacja, która miałaby nas aż tak znowu odstraszać, ponieważ zwykle forecasty menadżerów są już w cenach. Na to jednak mimo wszystko każdy patrzy i rynek to bardzo silnie uwzględnia, więc informacje o tym, że będziemy się kurczyli przez 2 lata, no, każdy się tego spodziewa, wszystko na Wall Street jest to uwzględnione, natomiast dzięki temu bardzo często jest o trochę łatwiejszą, pozytywną niespodziankę, ponieważ kiedy sentyment jest stosunkowo negatywny, to nawet średnia informacja powoduje jednak wystrzał do góry. I właśnie tu widzimy, że segment pamięci wynosi obecnie około 30%, historycznie wynosił nawet więcej. O okolicach 50%, nieraz nawet przebijał tą wartość 50%, więc Lam Research właśnie jest silnie związane z sektorem pamięci, który obecnie cierpi bardzo mocno. Firma również jest jeszcze poniżej historycznego szczytu, więc też alternatywa dla takiej Nvidia czy Broadcomu, być może. Porównując wszystkie te trzy firmy, no to widzimy właśnie, że jeśli chodzi o marżowość, no to ASML jest zdecydowanie liderem. Nic dziwnego, w końcu jest monopolistą, więc może pozwolić sobie na znacznie wyższą marżę. Applied Materials wcale nie jest wcale jakoś daleko za ASML-em i widać, że też ładnie sobie podnosi ją na przestrzeni lat. Mimo wszystko ta zmiana raczej idzie w górę niż w dół. Jeśli chodzi o Lam Research, widzimy tutaj ostatnimi czasy ten spadek właśnie związany ze sektorem pamięci, więc trzeba mieć to po prostu w pamięci, że ta firma ma się jednak mimo wszystko trochę kurczyć na przestrzeni tam roku, dwóch. Natomiast to wcale nie musi być aż tak zła informacja. Można to również wykorzystać. Jeśli chodzi o marżę operacyjną, tutaj jest podobnie. Tak, Lam Research na najbliższym czasie jednak widzimy trend spadkowy, dosyć silny nawet, a pozostałe dwie firmy tak idą sobie.
jakoś. I ASML ma wyższą marżę. Nic dziwnego. Jeśli chodzi o wzrosty przychodów i zysków, no to tak jak te trzy firmy wymienione, ASML rozwijało się mimo wszystko najwolniej, chociaż i tak to jest tempo bardzo, bardzo wysokie. Lam Research najszybciej, Applied Materials pomiędzy nimi, ale nadal wszystkie te trzy firmy można zaliczyć do bardzo, bardzo silnie wzrostowych. Jeśli chodzi o zmiany czy wzrost przychodów, no to pamiętajmy też, że sektor półprzewodników jest stosunkowo cykliczny, więc widzimy, że tu wzrosty potrafiły wynosić nawet i sięgać spokojnie powyżej 40%, natomiast później się załamywać i w zasadzie spadać. I widzimy też, że jednak ASML właśnie ze względu swojej tak monopolisty jest bardziej odporny na stricte spadki, zawieruchy. W zasadzie nic więcej tu chyba do dodania nie mam. Należy pamiętać o tym, że właśnie obecnie oczekujemy znowu kolejnego cyklu, tak, spadków, silnych spadków, czy cofania się tego rynku. Natomiast kontrastowo, jeśli chodzi o boom związany z AI, sztuczną inteligencją, wcześniej być może cloudem, to być może ten trend się odwróci i wcale nie będzie takiego cyklu pełnego na przestrzeni tych lat. A nawet jeżeli będzie, ale będzie słabszy, to warto też pamiętać, że to jest wtedy pozytywna informacja. Właśnie tutaj mam projekcję, jeśli chodzi o przychody stricte segmentu produkującego właśnie narzędzia. I widzimy, że do 2024 roku nadal będziemy mieli przychody niższe niż obecne. Ten rynek nadal będzie mniejszy, natomiast dopiero w 2025 zaliczymy przebicie tego starego i przebijemy w ogóle symboliczne 100 miliardów. Jeśli chodzi o stricte podział na kategorie, to widzimy, to memory, czyli pamięć, stanowiła większy segment niż te historycznie niż te 15. On już się skurczył znacząco, dlatego też jego odbicie będzie najsilniejsze, tak? 170% w stosunku do całej reszty. Czyli jednak mimo wszystko pamięć też sobie poradzi w najbliższym czasie. Do 2026 roku wróci, pobije swoje rekordy. Więc może kiedy sentyment nie jest aż taki silny, kiedy sentyment nie jest aż taki pozytywny, ponieważ jednak mimo wszystko to jest dosyć mocno oddalone, to jest być może jakaś informacja dla nas. Jeśli chodzi o, omówiłem tutaj na razie tylko te trzy firmy główne, największe, związane z narzędziami. W zasadzie jest pięć firm, którymi w zasadzie, na które warto spojrzeć samych z siebie, jeżeli nie mamy jakichś informacji niewycenionych przez rynek, czy nieznanych szeroko, ponieważ następne są jednak mimo wszystko znacząco mniejszymi firmami i w zasadzie jest na pewno to mimo wszystko mniej bezpieczna inwestycja zwykle. Są to mniej bezpieczne firmy. Ta piątka jednak mimo wszystko tworzy zwykle jakiś oligopol w wielu segmentach stricte produkcji półprzewodników. Jeżeli spojrzymy sobie, tutaj zaznaczyłem na czerwono mediany, no to widzimy, że Applied Materials w zasadzie jest, ich wartość jest medianą tych kilku firm, jeśli chodzi właśnie o marżę brutto czy też ROIC. Natomiast cena do zysku właśnie jest znacząco poniżej danej mediany. Natomiast Lam Research tak samo jest zwykle ma okolice mediany tutaj. W zasadzie tutaj też jest nawet wyceniany w tym wypadku taniej. I tak samo ASML, no jednak jest mimo wszystko znacząco droższy, ale też należy pamiętać, że no, sam fakt bycia monopolistą też robi swoje. Jest to też największa firma z nich wszystkich, więc to też jednak nam daje pewne przewagi. Więc na pewno ASML też jest na pewno najgłośniejszą z tych firm, więc nic dziwnego, że będzie miała trochę wyższą wycenę. Natomiast Applied Materials i Lam Research zwykle raczej nie słyszy się o nich wielce w newsach.
Obecnie, nawet jeśli chodzi o sektor półprzewodników, który jest dosyć głośny, raczej mówi się o Nvidii, firmach z, mimo wszystko bardzo spokrewnionymi z nią. Natomiast te firmy, jak widzimy, PE rzędu 16, 17, 18, to są bardzo niskie wartości, jeśli chodzi o cały rynek, który miałby przeżywać boom, na którym te firmy mają też bardzo duże perspektywy zarobkowe, a widzimy, że same współczynniki są świetne. I to są właśnie trzy firmy, które w zasadzie na cały sektor półprzewodników i tak mieszczą się w jakiejś topce, jeśli chodzi pod względem kapitalizacji. Jeżeli byśmy chcieli dobierać dane firmy, należy również pamiętać o tym, że jednak należy uwzględniać kapitalizację, więc jednak bardziej ASML jest powinien być doważany, jeśli chcemy dobierać wszystkie te trzy firmy. Ja w ogóle uważam, że wszystkie trzy firmy są bardzo interesującym wyborem. Natomiast należy pamiętać, że mniejsze firmy są bardziej zmienne. I w zasadzie to byłoby tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.